Wie to każdy internauta, czy to w gminie, czy w powiecie, że najlepszą telewizją właśnie wasza jest na świecie. Reportaże i wywiady od Sułkowic do Czasławia. Dzięki waszej działalności w necie region się rozsławia. Na pierwsze po wakacjach spotkanie w ramach cyklu Myślenickie Rozmowy o Polityce zaprosiło mieszkańców miejscowe koło Platformy Obywatelskiej. Tym razem w Myślenicach gościła publicystka i dziennikarka m.in. tygodnika Polityka i telewizji Superstacja Janina Paradowska. To są spotkania adresowane do przyjaciół, sympatyków, ludzi życzliwych i związanych z Platformą. Natomiast tak jak w dzisiejszej rozmowie dla Państwa, tak pani redaktor jest otwarta, dalej jest publicystką Polityki i myślę, że będą również do niej ciekawe pytania dotyczące i regionu, i kraju, i tych naszych lokalnych spraw. Jak zawsze dobrze jest się wsłuchiwać w to, co mówią ludzie mądrzy i doświadczeni, natomiast najważniejsze w takich rozmowach jest to, że mówi się o rzeczach, których normalnie się nie rozmawia i to, co publikatory zamieszczają, to jest jedno, natomiast na takich spotkaniach sądzę, że można usłyszeć o wiele więcej niż w oficjalnym przekazie. Gdzie nie spojrzeć, tam zmiany, gdzie nie spojrzeć, tam coś się dzieje. Mamy taki początek sezonu wyjątkowo burzliwy, zapoczątkował to wszystko pan premier Tusk, który został przewodniczącym Rady Europejskiej, no i potem już poszło dalej. No mamy nowy rząd, jesteśmy przed expose, rozpadają się niektóre partie, niektórzy marzą, żeby inne się rozpadły, no ciągle coś się dzieje, ponadto zbliżają się wybory samorządowe i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, to jest ostatni okres, bo przecież do 6 października trzeba pozamykać listy, więc też jest ożywienie w regionach, czyli wszędzie coś się dzieje. Jak pani okiem wygląda ta obecna sytuacja po powołaniu nowego rządu Ewy Kopacz? Znaczy, ona jest nietypowa, dlatego że to jest nietypowy rząd. Polska chyba nie jest ciągle przyzwyczajona do tego, żeby kobieta była premierem, żeby w rządzie było dużo kobiet. I w związku z tym ten rząd z taką podejrzliwością został przyjęty. Ja patrzę z pewnym optymizmem na tą sytuację, dlatego że to bardzo trudno zostać następcą Donalda Tuska, który rzeczywiście był znakomity, zwłaszcza w wygrywaniu kampanii. Ona jednocześnie ma tworzyć rząd, który stworzyła. I to bardzo ciekawy rząd, taki godzący różne frakcje i łączący koalicje jednocześnie, bo to też jest ważne, prawda, żeby to była ta koalicja Platformy z PSL-em. No jeszcze musi zostać szefową partii formalnie. No i w związku z tym wszyscy muszą się odnaleźć w nowej sytuacji. I bardzo ciekawy proces obserwujemy, jak poszczególne partie próbują się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Na razie wydaje mi się, że żadna z ważnych partii politycznych, ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Sojusz Lewicy Demokratycznej nie potrafią oswoić tego nowego, nie potrafią znaleźć nowego języka rozmowy o polityce, a partia Janusza Palikota na razie się chyba rozpadła. Wybory samorządowe mają to do siebie, że właściwie każdy może ogłosić, że je wygrał. Tutaj nie ma takiego, no poziom sejmików to jest taki jedyny, gdzie partie mogą się policzyć. Ale przecież tak, prezydenci w bardzo wielu wielkich miast, to oni albo są Platformy, albo są z SLD. No z Prawa i Sprawiedliwości to chyba tylko w Radomiu dotychczas. Ale w każdym razie każdy może powiedzieć, a myśmy zdobyli, wygrali tyle prezydentur. No jeżeli Platforma wygra wybory w pierwszej turze w Warszawie, Hanna Gronkiewicz-Waltz, co może ogłosić wielki sukces, prawda? Jeżeli, nie wiem, Lewica wygra w Częstochowie, ma bardzo dobrego zresztą kandydata, no to ogłosi wielki sukces, czyli ten wynik będzie i tak podzielony. I tutaj wszyscy mogą się czuć zadowoleni. Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno tradycyjnie będzie miało dużo wójtów i dużo radnych w gminach. Też może powiedzieć, wygraliśmy. Także to są takie nietypowe wybory. Tak naprawdę wszystko rozstrzygnie się dopiero w wyborach parlamentarnych. I na koniec, co by pani radziła samorządowcom myślenickim, czy też kandydatom na radnych, czy też na wójtów, burmistrzów tutaj, jak dobrze przygotować się do tych wyborów samorządowych, które już za nieco ponad półtora miesiąca? No ja myślę, że przede wszystkim to tak zapoznawać się jednak z tymi kontraktami regionalnymi, zobaczyć jakie są pieniądze z tej unijnej perspektywy, bo to jest ostatnia unijna perspektywa. I jeszcze taka jedna rzecz, która znakomicie się sprawdza, to jest rozmowa z mieszkańcami.
jednak my obserwujemy w tej chwili, że ten model samorządu, kiedy radni, burmistrze, prezydenci mówili, wybierzcie mi, a ja za was wszystko zrobię, odchodzi w przeszłość, że rodzi się coraz więcej inicjatyw obywatelskich, małych, często bardzo małych, ale nie wiem, no, na przykład wspólnoty rowerowe nagle okazały się niezwykle skuteczne, cała Polska buduje ścieżki rowerowe, dlatego, bo praktycznie wszędzie powstały lobby rowerowe. I w takie głosy się trzeba wsłuchiwać, dlatego, bo to już nie będzie tak, że będzie się wybranym, będzie się można zamknąć w ratuszu, prawda, czy w urzędzie i będzie się rządzić. Nie, dlatego, bo do tych drzwi obywatele na razie pukają, ale myślę, że zaczną walić pięściami niedługo. Serdecznie pozdrawiam widzów, a w telewizji myślenickiej życzę wszystkiego najlepszego.